Aneta Pierścińska, zapraszam na poniedziałkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy to placówka zajmująca się edukacją dzieci i młodzieży, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Tu m.in. dzieci z autyzmem mają szansę zdobyć podstawowe wykształcenie. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy jest placówką publiczną. Dzieci i młodzież uczą się tam w szkole podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Ostrocu Świętokrzyskim mieści się przy ulicy Golińskiego 8. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej. Chodzi o dzieci i młodzież z orzeczeniami o upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, również umiarkowanym. W skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wchodzi szkoła podstawowa, w tym mamy również oddziały dla dzieci z autyzmem, gimnazjum oraz szkoła zawodowa. Posiadamy również internat dla osób, które nie mieszkają w Ostrowcu, w ościennych gminach lub powiatach. W skład ośrodka również od niedawna, od kilku lat prowadzimy zajęcia w ramach tak zwanego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. To jest dla dzieci, którzy nie mają jeszcze obowiązku szkolnego, a już stwierdzono u nich pewne dysfunkcje organizmu, pewne niepełnosprawności, takie jak na przykład niedosłyszenie, niedowidzenie, autyzm lub ewentualnie inne jeszcze niepełnosprawności. Szkoła prowadzi głównie zajęcia indywidualne. Na zajęcia wczesnoszkolne są kierowane dzieci po konsultacjach z pedagogiem z poradni pedagogiczno-psychologicznej. Dla wielu dzieci jest to jedyna szansa na zdobycie wiedzy w zakresie szkoły podstawowej. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanych pracowniach, które są odpowiednio wyposażone. Na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierowane są do nas dzieci przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci, które tam są badane, otrzymują opinię o potrzebie wczesnego wspomagania ze względu na deficyty, które występują w ich rozwoju i ze względu na ich niepełnosprawność. Najwięcej dzieci, którymi opiekujemy się w naszym ośrodku, to są dzieci, u których stwierdzono autyzm wczesnodziecięcy. Oprócz tego są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu. Mamy dzieci z deficytami w obrębie wzroku i słuchu. Z dziećmi pracuje zespół powołany przez dyrektora ośrodka, zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład którego wchodzą neurologopedzi, surdologopeda, oligofrenopedagodzy, pedagodzy, psycholog, jak również pani, która prowadzi zajęcia z integracji sensorycznej. Zajęciami tymi objęliśmy dzieci po raz pierwszy w styczniu 2015 roku. Te dzieci w większości są jeszcze pod naszą opieką. Rosną tutaj razem z, znaczy no może nie z nami, ale rosną. My możemy obserwować postępy w ich rozwoju. Te postępy u niektórych dzieci są ogromne. Oczywiście no nie możemy przypisać sobie, prawda, całej zasługi, ponieważ te dzieci pracują również z innymi specjalistami na terenie przedszkoli czy żłobków, do których uczęszczają, ale na pewno duża część zasług leży też po naszej stronie, po stronie osób, które z tymi dziećmi intensywnie już trzeci rok pracują. W całym ośrodku jest 70 uczniów. W większości dzieci przebywają w szkole od pierwszej klasy podstawowej do ukończenia szkoły zawodowej. Na zakończenie edukacji mają okazję zdobyć zawód. Dla nich są przygotowane pracownie przedmiotowe, gdzie nabywają umiejętności zawodowe. W całym ośrodku, do ośrodka naszego uczęszcza w tej chwili ponad 70 uczniów, biorąc pod uwagę wszystkie typy szkół. I no, na zakończenie cyklu kształcenia w szkole zawodowej można zdobyć zawód. Mamy w tej chwili możliwość kształcenia w zawodach kucharz, monter zawodowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz ogrodnik. Czyli dzieci przechodzą wszystkie stadia, można powiedzieć od przedszkola do zdobycia zawodu? Dzieci u nas przybywają, takich jest większość, od
pierwszej klasy szkoły podstawowej do ukończenia szkoły zawodowej. Aby nauka przynosiła efekty, pedagodzy muszą pracować w małych grupach, a często są to zajęcia indywidualne. Nasze oddziały szkolne są małe. Powiem tylko, że na przykład oddziały dla dzieci z autyzmem liczą od 2 do 4 osób zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Natomiast w naszym ośrodku jest to albo 2, albo 3 osoby. Dobieramy dzieci oczywiście pod względem poziomu nauczania, czyli oddział pierwsza klasa, druga klasa, prawda? Natomiast również pod kątem ich wzajemnych relacji możliwych, prawda? Na przykład dziewczynki są w osobnych klasach, chłopcy są w innym oddziale. Każdy rok pracy z uczniami przynosi efekty, które zauważają rodzice i nauczyciele. Ciężka i żmudna praca daje satysfakcję, a dzieciom szansę na w miarę normalne życie. Jeżeli chodzi o postępy na przykład w zakresie komunikacji, to u niektórych dzieci ten postęp rzeczywiście jest duży. Dzieci zaczynają się komunikować. Nie mówimy tutaj o tym, że one mówią, dlatego że często dzieci, które trafiają do nas na zajęcia, są dziećmi mówiącymi, natomiast nie komunikującymi się. Podczas intensywnie prowadzonych zajęć udaje się u niektórych dzieci wypracować pewne formy komunikacji. Jeżeli chodzi o dzieci, u których występują bardzo liczne zaburzenia sensoryczne, u dzieci z autyzmem, również odpowiednio prowadzone przez specjalistów i później przez rodziców w domu, wyraźnie widać, że te sensoryzmy są coraz mniejsze. Już po raz 19 odbył się w Zespole Szkół nr 2 międzyszkolny konkurs wiedzy mitologicznej. Tym razem do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy o antycznym świecie. Młodzież ma okazję poznać mitologię starożytnego świata. Zanim rozpoczął się konkurs, uczniowie szkoły przedstawili krótką, humorystyczną scenkę. Ty, Hero, moja małżonko, na czele partii równouprawnienia kobiet wejdziesz do Parlamentu Europejskiego. Dasz im popalić, nie ma co, A ty oczywiście będziesz leniuchował? Skądże? Ja zostanę prezesem zrzeszenia naszych spółek. Ktoś przecież musi was pilnować, żebyście nie narozrobiali tak, jak pod troją. Konkurs polegał na rozwiązywaniu zadań na komputerze oraz przygotowanie pracy plastycznej, której tematem byli mityczni bogowie. Uczniowie uczestniczący w konkursie przygotowali również stroje z tamtej epoki. W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas 5 z 5 placówek. Jury oceniało wiedzę, przygotowane stroje, przedstawione scenki i prace plastyczne. Co roku sprawdzamy nie tylko wiadomości, ale również umiejętności plastyczne i dramatyczne. W tym roku troszkę scenek będzie, troszkę monologów, praca plastyczna, no i oczywiście wiadomości. 19. Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny wygrał zespół Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Drugie miejsce zajęli gospodarze, czyli 14, a trzecie uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Smyk. Tym razem była to prawdziwa męczarnia dla piłkarzy i dla kibiców. Lider trzecioligowych rozgrywek wyrwał 3 punkty w ostatniej minucie meczu. Hubert Tylec wykończył serię strzałów, krzodając ogromną radość piłkarzom i ich fanom. Na początku meczu grę prowadzili piłkarze Awi. Kilkakrotnie Stanisław Wierzgacz zmuszony był do interwencji. Nasz zespół osiągnął przewagę dopiero po upływie 25 minut i wówczas tu kilkakrotnie zagroził bramce gości. W drugiej odsłonie Ostrowczanie byli stroną dominującą, a ich przewaga rosła z każdą upływającą minutą. Udokumentował to po zagraniu Łukasza Jamroza Paweł Czajkowski, który zdobył gola, ale sędzia dopatrzył się spalonego. Końcówka meczu była bardzo nerwowa dla kibiców KSZO. Czasu ubywało, nasi piłkarze mieli okazje bramkowe, a wynik nie ulegał zmianie. W końcu w doliczonym czasie gry doszło do gorącej sytuacji pod bramką gości, a celnym strzałem popisał się Hubert Tylec i ostatecznie KSZO pokonał Awio Świdnik 1-0. Wygrana zapewniła naszej drużynie 7-punktową przewagę nad drugą w tabeli Garbarnią Kraków. No coś mogę powiedzieć po takim meczu. Ciąży nad nami jakieś fatum, bo drugi mecz rzędu i dostajemy bramkę w doliczonym czasie.
meczu z Jarosławiem, w ostatniej akcji meczu tutaj dostajemy minutę przed końcem. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem dumny ze swoich chłopaków, bo zostawili tutaj naprawdę dużo zdrowia i na tle lidera nie byliśmy jakimś słabszym zespołem. Pokazaliśmy, że stać nas na wiele i powiedziałem chłopakom w szatni tylko tyle, że jeżeli będziemy tak grali w każdym kolejnym meczu, to punkty w końcu zaczniemy robić. No na pewno co do meczu, no mecz walki. Widać, że dwa zespoły chciały tutaj zrealizować swoje cele i jeden zrealizował, drugi niestety nie. Taka jest piłka i trzeba się z tym pogodzić i żyć dalej do kolejnego meczu. Widzieliśmy, że Avia jest bardzo groźnym przeciwnikiem, bo grając na jesieni u nich przegrywałem 3-1. W sparingu, wiadomo, sparing to jest tylko sparing, ale widzieliśmy, że to jest ma kilku wartościowych i ciekawych zawodników, także spodziewaliśmy się tego, że będzie cienka przeprawa. Wiadomo, Avia w pierwszej połowie mecz wyrównany, druga w sumie nasza pełna dominacja, gdzieś tam jakieś ograniczała się do kontra, ale bardzo dobrze się broniła i my mieliśmy słupek, ale niestety to nie wpadło, to nie jest bramka. Dalej graliśmy to, co chcieliśmy grać, czyli cierpliwie i jedną z tych akcji, wiadomo, że gdzieś tam po zamieszaniu i tak dalej strzeliliśmy bramkę, także obojętnie w której minucie, obojętnie jak, obojętnie czym, strzelamy tą bramkę i z tego się bardzo cieszymy. A więc życzę powodzenia, bo wiem, że na pewno będą zdobywali punkty, czy to u siebie, czy na wyjeździe, bo tak jak już powiedziałem na początku, że to nie jest zły zespół. Znaczy, na pewno dzisiaj jestem zadowolony z dwóch powodów. Przede wszystkim pierwszy jest taki, że wygraliśmy mecz. Chcąc awansować, musimy wygrywać jak najwięcej meczów. Dzisiaj nam się to udało. Drugi powód do zadowolenia to jest taki, że wróciłem po kontuzji. Na szczęście nie okazała się jakaś bardzo ciężka ta kontuzja, no ale przeleciały mi dwie kolejki. No teraz myślę, że spokojnie, powoli będę wprowadzany do gry i będę rozgrywał coraz więcej minut na boisku. No a tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejsze dla nas jest zwycięstwo w każdym kolejnym meczu, żeby jak najwcześniej zapewnić sobie awans do drugiej ligi. Siatkarki Krzon nie były w stanie zatrzymać niepokonanego od 5 kolejek bielskiego zespołu i uległy we własnej hali BKS-owi 0-3. Po tej porażce nasza drużyna najprawdopodobniej zmierzy się o 13 miejsce z Legionowią. Zapowiada się walka o utrzymanie do ostatniego meczu. W pierwszym secie nasz zespół prowadził nawet 16-11, ale przy zagrywce Natalii Skrzypkowskiej w jednym ustawieniu roztrwonił całą przewagę. Bielszczanki nie tylko doprowadziły do remisu, ale po chwili prowadziły 20-17 i ostatecznie wygrały pierwszego seta 25-21. Drugi set wyrównany był tylko przez pierwsze kilka minut. Później Ostrowczanki były tłem dla rywalek, które wygrały bez problemu do 16. W trzecim secie przewaga BKS-u również nie podlegała dyskusji i przyjezdne spokojnie wygrały go 25-17 i cały mecz 3-0. Well, I'm of course very satisfied that we win 3-0. We needed 2 points to be secure to play in the league also next season, and that was everything who counted for us. I think we played the time pretty good. We're serving good, good blocking, so we could keep the Ostrowicz team under control. And yeah, in the end, it was pretty easily. We're very surprised it became so easy, but we are happy for that, of course. So I am very satisfied with us winning, and now we have won six games in a row, so yeah, we have turned around everything and we can now even have the chance to play for the 7th place, so that would be a pretty good result for us. No, gratulacje dla Bielska, bo zagrał bardzo równo cały mecz, a my falując żałujemy strasznie, że ten pierwszy set nam tak uciekł, bo bardzo dobry początek, nam można powiedzieć super, bo wykorzystaliśmy i te złe momenty Bielska i było bardzo blisko, żeby dowieść spokojnie ten pierwszy set i myślę taki kluczowy, potem była już chyba, może nie panika, ale taka blokada psychiczna, że chyba się nie da i cały czas jak było widać, dużo roszad, które za dużo nie dawały. No myślę, że największa różnica jest to, że po prostu teraz jesteśmy jakoś tak bardziej poukładane, bo no jak było widać, że okej, w pierwszym secie tak za bardzo nie broniłyśmy, ale później już strasznie ten blok i obrona funkcjonowała, w ataku jesteśmy bardziej poukładane. Ja też wiem, że dziewczyny cały czas są gotowe, więc myślę, że po prostu największa różnica jest to, że no walczymy bardziej, bo naprawdę chcemy wygrywać te mecze i
No myślę, że bardziej jesteśmy poukładane po prostu, że ten naprawdę zrobił fajny kawał roboty. Bielsko, że tak powiem, nawet przez połowę sezonu było ostatnie w tabeli i my przegrałyśmy co prawda u nich mecz 3-2, ale to na własne życzenie, bo my 2-0 tam prowadziłyśmy, a potem coś się wkradło i przegrałyśmy ten mecz. Także tamten mecz, że tak powiem, na własne życzenie przegrałyśmy. Tutaj faktycznie Bielsko przez swoje wzmocnienia, to tak zwane jest efekt nowej miotły. Przyszły nowe dziewczyny, wniosły dobrej gry, pozytywu, tak, do tego zespołu i to przynosi im efekty, tak. Są na dobrej fali, to jest 5., 6. zwycięstwo z rzędu. Co mogę powiedzieć, no u nas coś się zacięło i cholernie jestem wściekła po prostu i nie wiem, co mam powiedzieć. W pierwszym secie wyszliśmy naładowane, coś się zacięło w połowie pierwszego seta. Wyszły jakieś po prostu sytuacje na boisku fatalne i jestem oburzona i mam nadzieję, że sobie wyjaśnimy to wszystko w szatni, bo czeka nas mecz bardzo ważny w Toruniu o życie, o miejsce w Orelnidze. Co mi więcej powiedzieć? No, jest mi bardzo przykro i wszystkich bardzo serdecznie przepraszam. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.